Moja teściowa bardzo dużo mówi. Zazdrośnica jest trochę. Dla mnie ta sukienka była bardziej taka sylwestrowa, a nie na ślub. Aż mnie ściska w gardle. Piękna jest? Piękna jest. Jak leleczka! W relacji panna młoda, przyszła teściowa często iskrzy. Ale zdarzają się też wyjątki od tej reguły. Zgłosiły się do mnie Alicja i Grażyna, które pokochały się od pierwszego dnia, kiedy tylko się poznały. Dziś łączy je to, że nie mają sukienek na ślub, a ślub zbliża się wielkimi krokami. Mam na imię Alicję, mam 28 lat i za 5 miesięcy będę brała ślub. Mam na imię Grażyna, mam 66 lat i jestem przyszłą teściową Alicji. Lubię moją przyszłą teściową za to, że jest bardzo ciepłą i kochaną osobą, że w każdym aspekcie jest w stanie pomóc, niezależnie od sytuacji. Uważam, że Alicja będzie bardzo dobrą żoną dla mojego syna. Bardzo kocha mojego syna, co dla mnie jest najważniejsze. Jest taka gospocha, to jest dziewczyna, no torpeda. Moja teściowa ma jedną małą wadę, bardzo dużo mówi. Może zazdrośnica jest trochę. Czuję, że Alicja będzie moją kolejną fantastyczną synową. Bardzo ją kocham. Zgłosiłam się do programu IZY, ponieważ chodziłam do różnych salonów w różnych miastach, przymierzałam różne fasony sukienek, ale nie znalazłam tej sukienki, która by wzbudziła we mnie taki efekt wow. Pomimo tego, że jestem mamą trzech synów i babcią trojga wnuków, chciałabym wyglądać młodo i kobieco. Pierwsze wrażenie, jak tu weszłam, jak tu ładnie, jak tu, no dla mnie tak luksusowo, bardzo mi się podoba. Przyszłam do salonu Izy wraz z moją teściową, ponieważ mamy podobny gust, więc mam nadzieję, że znajdziemy dla mnie i dla niej nasze idealne sukienki na ślub. Dzień dobry! Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście już. Dziewczyny, zanim Was zaproszę do mierzenia, to takie szybkie mam pytania. Kiedy jest zaplanowany ślub? Na najbliższe lato. Dobra. Styl wesela? Glamour. Proszę, strzela jak z karabinu. Pyk, 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 pyk. Dobra. Budżet? 3-4 tysiące. Przygotowana dziewczyna. A teściowa przygotowana? Przygotowana. 2 tysiące. I to jak przygotowana? Dziewczyny na medal. Chodźcie, zapraszam do mierzenia. Z takim budżetem bez problemu można już się u mnie ubrać. Pani Grażynko, zaczniemy od wyboru sukni ślubnej dla Alicji, bo to jest najważniejsza suknia, więc zachowajmy odpowiednią kolejność. Bardzo rzadko tutaj do Concept Store'u trafia do mnie panna młoda jedynie z przyszłą teściową. Taka dwójka jak dziś to jest rzadkość. My już przygotowałyśmy z panią Martą kilka sukienek z myślą o tobie. Ja mam nawet w głowie taką, którą chciałabym pokazać jako pierwszą. Wie pani, o której mówię? Wiem. Niezła jest. Pani Marto, pani skoczy po suknię. Tak. Pani Grażynko, pani sobie tutaj usiądzie, zrelaksuje się, zaraz pani będzie oceniać, to będzie super, a my przygotowujemy się do ubrania. Pierwsza suknia, którą przygotowałam dla Alicji, to suknia z motywem 3D, który jest bardzo modny i bardzo lubiany przez przyszłe panny młode. Wow. Ale ładnie. Ładnie, naprawdę. Pięknie wyglądasz. Pięknie. To jest pierwszy raz, jak pani ją widzi w sukni ślubnej? Pierwszy raz. I jak? Wrażenia? Oj, niesamowite emocje, no naprawdę aż mnie ściska w gardle. Piękna jest? Piękna jest. Ten widok kobiety w bieli, no bądź beżu, naprawdę potrafi wzruszyć.
Za rumienie. A rumień się, to są emocje, to jest suknia ślubna, wiesz, tutaj się wszystko może dziać. Pani Grażynko, co jest fajnego takiego w niej? Ogólnie bardzo mi się podoba. Suknia jest naprawdę no, taka strojna. Ja pierwszy raz Alicję widzę w takiej białej sukni pięknej, ale naprawdę pięknie wyglądasz. Nie wiem, czy to jeszcze do końca jest twój model, ale mnie się bardzo podobasz w tej sukni. Także zobaczymy dalej, ale naprawdę wyglądasz ślicznie. No dziewczyna śliczna, to i w sukienkach będzie ładnie wyglądać. No musimy no się właśnie na to przygotować. No dobra, Alicja, powiedz, jak ty się czujesz w tym modelu. Co ci się podoba, co ci się nie podoba, żebyśmy wiedziały, jakie propozycje dalej ci pokazać. Podoba mi się dół. Jest fajny, że tutaj jest takie schodzące. Ale rękawy mi się nie podoba. Okej, czyli chciałabyś mieć odsłonięte ramiona. Bardziej chyba zakryte. Zakryte? Tak. Jeszcze bardziej niż teraz? Tak, żeby nie było prześwitujących. No nie żartuj. A co to za pomysł z tymi ramionami? Nie lubię. Co nie lubię? Tutaj. Własnych rączek? Nie wytrzymam z tymi dziewczynami, one zawsze coś wymyślą. Dobrze, czyli rękawki. Pani Marto, no co mam pani powiedzieć? Będzie trzeba coś przymierzyć z rękawkiem. Myślę, że mam pewien pomysł na sukienkę. Jezu, to będzie pani propozycja. Ja się nie piszę na sukienkę z rękawy. Ja mam wrażenie, że długie rękawy przy trochę większych sylwetkach optycznie powiększają i to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale chciałabym, żebyś ty się zobaczyła w takiej sukni, żebyś poczuła, czy akurat czujesz się z tym komfortowo, czy faktycznie będziesz miała takie wrażenie, o kurczę, nie, ta sylwetka się robi duża, potężna i dosyć ciężka. Więc oczywiście spełniamy marzenia, przymierzysz co chcesz. Pani Grażynko, jak tak, ten kolor? Bardzo ładny. Tak? Kolor. Czyli nie przeszkadza pani, że to nie jest bardziej absolutnie kość słoniowa, śmietana? Nie, nie jest nie bomba. Ja lubię, ja jestem za. Nowoczesna. Tak. Teściowa. Zgadzamy się. Tak. Super. Co jeżeli chodzi o dekolt? Co jeżeli chodzi o ten motyw trójwymiarowych kwiatów? Podoba mi się. Mhm. Możemy przy tym zostać. Mhm. Dobra, to daje takiej lekkości. Tak. To jest fajne i właśnie też ładnie potem w ruchu. Ta tkanina pracuje, jest taka żywa. Alicja wygląda w tej sukni bardzo wdzięcznie, dziewczęco, lekko i świetnie prezentuje się w tym kolorze. Dekolt może być głębszy, czy ma pozostać taki, jak jest? Może być trochę głębszy. Uuu, czyli tu zakrywamy, tu odkrywamy. Tak, jak się ma, to się odkrywa, no. Dokładnie. Słuchaj, pani Grażynka to się na wszystko pozwala. Ze swoją mamą to byś pewnie nie miała tak łatwo. Bardzo możliwe. Podejrzewam, że tak by tak, bo mamy to mają jakieś wymagania, mają jakieś swoje wizje, mają swój obraz własnej córki, a tutaj w ogóle? Tak, super, jeszcze tak. Młoda dziewczynka, to niech pokazuje. Kiedy będzie pokazywała? No jak jest młoda. Okej, no mowa, ale syn się nie będzie denerwował, że to będzie za dużo odkrytego? Oj, tam trochę będzie zazdrosny, ale niech wie, co ma, no. Zazdrość to trochę dobre uczucie. No, w odpowiedniej dawce jest dobre. Tak, w odpowiedniej. Zdrowa zazdrość. Tak. Tak. Słuchajcie, z taką mamą, to wiesz, twój narzeczony musi być naprawdę super facetem. Jest. Potwierdzam. Taki jest. Bo to mój syn, no. No dobrze, moje drogie, mamy pierwszą suknię za sobą, zobaczmy jak będzie dalej. Jesteście gotowe na kolejną propozycję? Tak. No to działamy. Wróżko, niedługo ślub. Mam suknię, ale potrzebuję jeszcze butów dla pana młodego. Zaproszeń, DJ-a, takiego z wolnym terminem. Bukietu, dekoracji, śpiewaczki do kościoła, samochodu czerwonego, cabrio najlepiej. No i żeby sala weselna była w dobrej cenie. Poproszę. Nie potrzebujesz do tego czarów. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Katalog firm ułatwi Ci organizację najważniejszego dnia w życiu. Pozwoli oszczędzić czas, pieniądze, a co najważniejsze, zredukuje poziom przedślubnego stresu. Mam nadzieję, że ta suknia spełni oczekiwania Alicji, ponieważ będzie miała bardzo ważne dla niej elementy. Duży dekolt i długi rękaw.
Podoba mi się. Jezu, widzę więcej emocji tak. teraz u Ciebie. Jest tak, jak chciałaś, dłuższy rękaw, a większy dekolt. Jest dłuższy rękaw, ale tutaj jest odważniej. Jest. I to mi się podoba. Czyli taki pazurka Ci brakowało. Tak. Mhm. Zobacz, też tu masz takie rozcięcie na nóżkę. Nie wiem, czy będziesz się komfortowo z takim rozcięciem czuła. To będzie lato, więc oczywiście. Dobrze, bo ewentualnie jest taka opcja, że jeżeli byś nie chciała tego rozcięcia, a decydowałabyś się na tę suknię, to oczywiście też możemy ją zrobić całą zakrytą. Mhm. A jak mama? To znaczy teściową, patrz jak szybko mianowałam, teściową na mamę. Nie, to już jest moja mama. Mama już? Już od kilku lat jest moją mamą. Czyli ty pierwsza ją mianowałaś. Czyli ja się wcale nie pomyliłam. Nie, kocham cię. Nie, tu jest szczera bardzo miłość. Bardzo. Naprawdę. To miłość. Bardzo. To jest miłość. Tak. Czekajcie, ja się zastanawiam, co w tym waszym związku robi pani syn? Oj, mój syn bardzo kocha Alicję i mamy też. Tak. Czyli rozumiem, że nie będzie tutaj między wami walki o to, która jest dla niego ważniejsza. Absolutnie. Nie, dogadamy się. Mama, jak tutaj? Mowy mi odebrało po prostu... co sukienka to ładniejsza, ale w tej powiem szczerze, że bardziej mi się podoba niż w tamtej, chociaż większe emocje miałam przy tamtej, bo to była pierwsza, aha. ale w tej mi się bardzo podoba, taka sexy trochę tutaj i troszkę się błyszczy, bardzo mi się podoba. I ten rozporek musi zostać, bo to będzie lato, będzie łatwiej się tańczyło, super. Jezu, uwielbiam panią po prostu. Rozporek musi zostać, dekolt lekko powiększymy i będzie petarda. To jest to. Jest. Moja droga, czy coś byś jeszcze w tej sukni zmieniła? Czego Ci jeszcze brakuje? Masz jakieś takie swoje jeszcze marzenia? Mógłby być troszeczkę dekolt większy. Tutaj, żeby nie do szyi. Czyli chodzi Ci, żeby tej siateczki tu nie było? Tak. Mhm, to oczywiście można zrobić, albo tą siateczkę można troszkę podciąć. Dokładnie. Ale tak to jest super. Jest super? Jest super! Pani Marto, w sumie to Pani wybór był. Nieskromnie powiem, że tak. Ja muszę powiedzieć, że Alicja bardzo mi się podoba w tej sukni. Takiej kobiecości nabrałaś. Jest też bardzo lekko przez dół. Taki muślinowy właśnie. Mega ładnie. Wiecie co, ta suknia jest fajna, bo z jednej strony jest ten pazur, tak. z drugiej strony jest taka lekkość i elegancja. Tak. Często jest tak, że właśnie te długie rękawy nieco poszerzają sylwetkę, a Alicja absolutnie się obroniła i dobrze prezentuje się w tej sukni. Czy jesteś gotowa, żeby jeszcze dalej poszaleć? Może to już jest ta suknia, ale jeszcze pomierz. Nie, chcę jeszcze zobaczyć. Dobra, no to teraz będzie coś innego. Odkryję Ci te ramiona. Ale jeszcze powiedz mi, czy nie czujesz się potężnie w tej sukni, kiedy ma koronkę na ramionach? Jest to dla Ciebie okej? Okay? Jest to dla mnie okej. Okay. Mhm. Dobrze się w niej czuję, swobodnie, bez krępowania. To też jest bardzo ważne, że masz bardzo wąskie tutaj ręce w nadgarstkach. I to, że ten rękaw jest na całej dłoni, ale tu jest bardzo wąski, powoduje, że optycznie jest ta sylwetka dosyć lekka mhm. i nieobciążona przez właśnie duże, zakryte ramiona. Super, że tu jest wąsko. Petarda. Ale próbujemy dalej. Druga sukienka zrobiła dużo większe wrażenie na mnie od pierwszej. Bardzo podobały mi się zakończenia rękawków, ale chcę zobaczyć, co jeszcze Iza jest mi w stanie zaproponować. Pretty shoes on my feet. Are we gonna get flexy? Wow! Czas na prawdziwą błyskotkę. Szampan ze srebrem. Trzecia sukienka to dla mnie było wow. Jest błysk, jest pazur.
Podoba mi się. Jest zupełnie inna od poprzedniej. Mamy tutaj znowu złamany kolor i tutaj mamy, możemy sobie powiedzieć tak roboczo, beżową suknię zdobioną na srebrno. Jak Wam się podoba ten efekt? Bardzo mi się podoba i pięknie się będzie błyszczeć. Bardzo ładnie i bardzo mi się podoba. Ja już sama nie wiem, która jest jedna ładniejsza od drugiej, ale ponieważ jestem sroczka, to bardzo mi się podoba i jest bardzo ciekawa. I ten pazur, prawda? Super. Ten pazur, ten dekolt. No właśnie o to mi chodziło. Ten kolor ładnie stapia się ze skórą Alicji. W ogóle wygląda ta suknia jak druga skóra. Zgadza się. O to też chodzi Pani Marta, nie? Tak, tak. No i tutaj też jeszcze bardziej pogłębiłyśmy dekolt, bo w poprzedniej sukni... Dokładnie, bardzo Ci się ten efekt podobał. Siatka jest zdecydowanie niżej. No i tu jesteś taka już cała glamour. No idealnie. I nie ma rękawka. No właśnie! No właśnie, o to chciałam podpytać. Znaczy, mi się bez rękawka podoba. Ja tu naprawdę często nie widzę tego, o czym mówią dziewczyny, bo naprawdę zdarza się często, że dziewczyny mówią, o Jezu, nie lubię swoich ramion. Ja tutaj nie widzę problemu z tymi ramionami. One są fajne, one są proporcjonalne. Ładnie ta ręka się zwęża ku dołowi, to daje poczucie takiej lekkości i naprawdę nie musisz być osłonięta tym rękawem. Możesz sobie pozwolić na szaleństwo. Mama Ci pozwala. Tak jest, naprawdę, bo wiecie, ja dopiero pierwszy raz Ci widzę bez rękawków. Tak, bo wszystko mamy razem z rękawami, prawda? Bo tutaj, no ale teraz widzę, że bardzo fajnie, że się da. Trzecia sukienka była dla mnie sporym zaskoczeniem. Nie sądziłam, że mogę pięknie wyglądać w sukience bez rękawków. I bardzo mi się to podobało. No bomba! Najlepszy tekst, jaki mogę usłyszeć od mojej bohaterki, klientki, to, że w życiu sama by tego nie przymierzyła. Wtedy mam takie yes! Naprawdę i w lecie, i będziecie... Nie no, super! Bardzo mi się podoba. I jest elegancka. Bardzo elegancka. Ale też chciałabym, żebyś zwróciła uwagę na lekkość tej sukni. Tak. Tak, jest leciutka, nie jest taka ciężka i bardzo wygodna. Bardzo. Na pewno będzie się w niej bardzo swobodnie poruszało, tańczyło, nie będzie w niej gorąco. Znaczy, ja mam wrażenie, że w naszych sukniach żadnych nie jest gorąco, bo po prostu używamy bardzo naturalnych tkanin, które przepuszczają powietrze i nawet wybierając suknię z długim rękawem, nie należy kierować się tym, że to jest latem i będzie mi gorąco. Czy to, że tutaj widzimy trochę ciała, zauważ, jest dla Ciebie okej? Tak. Akceptujemy. Akceptujemy. Tak. Mam błyszczeć. Czy błyśnie suknią, czy ciałkiem, tak. Nie ma znaczenia. Odważna, panna młoda. Odważna. I jak Pani Marto, super ta suknia, co? Rewelacja. Bardzo świeżo, jest bardzo lekko. Ja w ogóle nie widzę ramion. Ja widzę piękną, lekką, taką no, romantyczną panną młodą. I od początku też mówiłaś o tym, że jest to ślub w stylu glamour. Ta suknia jest najbardziej glamour ze wszystkich. Tak. Najbardziej. No dobra, dziewczyny, skoro tak nam super idzie, to my mamy dla Ciebie z Panią Martą jeszcze jedną propozycję, skoro już się przekonałaś do odkrytych ramion. To idziemy za ciosem, co? No dobra, jesteś gotowa na przymiarkę jeszcze jednej? Tak. Ale widzę, że już jesteś bardzo zadowolona. Tak. Chociaż zaczynam szaleć, bo przy tej z długimi rękawami też była bardzo zadowolona. Nie wiem, jest już faworyt. Jest? O. Jest. Ale nie powiem. Dobrze. Pani Marto, Pani leci po suknię, a ja zakrywam. Ja bym ją chciała widzieć w tej sukience, ale nie na ślubie. Dlatego, że dla mnie ta sukienka była bardziej taka sylwestrowa, a nie na ślub. Chociaż ja naprawdę lubię odważne sukienki i wszystkie kolory, ale ta za bardzo się świeciła. Ona była taka akurat na inny rodzaj imprezy. No. Na deser ostatnia już suknia w kolorze słodkiej śmietanki z hiszpańskim rękawem. Zabrakło mi słów.
piękna. To jest ładny dekolt. Jest ładny dekolt, dokładnie. Piękny dekolt i są zakryte rączki. Zakryte, odkryte. Ale też świeci się pięknie. Jest piękna. Czuję się w niej bardzo lekko. Tutaj fajnie pokazuje moje ramiona, które chciałam ukryć. Jest super i tutaj fajnie leży i tutaj jednak jest to wcięcie w talii. I fajnie tutaj się układa. Mm-hmm. Bardzo jestem zadowolona. Robimy często takie psikusy, że jak dziewczyny coś chcą ukryć, to właśnie to pokazujemy i okazuje się, że to jest piękne. Więc tak szybko przełamujemy kompleks. To jest kompromis. Ale chyba całkiem niezły, sądząc po super. Alicji twarzy, tej energii, promieniach, to jest dobrze. Pokazała całe zęby, okej? Okay? Jest naprawdę super. Mamcia. No za nie mówiłam z wrażenia, bo co jedna to lepsza, ale ta sukienka już jest taka, jak marzyła moja Alicja. Mm-hmm. To znaczy ma takie luźne, a nie ma. No, tak, ma, a nie ma. I to jest bardzo ładne. Oczywiście bardzo ozdobny tutaj ten gorsecik jest. No i piękny dół. Nic dodać, nic ująć, naprawdę. Krój tej sukni bardzo służy Alicji, powoduje, że jej sylwetka jest ładnie wydłużona, wysmuklona, a góra jest fajnie podkreślona i mam wrażenie, że dekolt w tej sukni jest idealnie w punkt. Nie za mały, nie za duży, a ten rękawek, który tak trochę pojawia się i znika, okazał się być spełnieniem marzeń. Ja mam wrażenie, że ta suknia jest świetnie zbalansowana, że ilość gładkich elementów fajnie jest zbalansowana z tymi ozdobami. Mamy troszeczkę przeźroczystości, troszeczkę tiulu, to wszystko jest takie w punkt. Tak. No dobrze, Alicja, jak ten punkt Ci się podoba, to jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Ja mam wrażenie, że Ty masz o czym myśleć. To będzie trudna decyzja. Trochę Ci te sukienki zakręciły w głowie, tak. Ale to o to chodzi. To o to chodzi, żeby wiesz, dały do myślenia. Dobrze, Alicjo, to Ty masz teraz czas na zastanowienie się. My z Panią Martą przejmujemy Panią Grażynkę. To jaką suknię wybierze, będzie do Ciebie niespodzianką. Zobaczysz ją dopiero na koniec w pełnej krasie. Godzisz się na to? Muszę. No to wspaniale, Ty wskakuj w swoje ubrania, a my działamy. Ja już wiem, którą wybiorę. Mam swojego faworyta i mam nadzieję, że mojej przyszłej teściowej również się spodoba. Ja czuję, że Alicji zdecydowanie najmocniej serce zabiło do ostatniej sukni, ale mam też takie swoje osobiste przekonanie, że wyglądała w niej naprawdę najlepiej, więc trochę tak trzymam kciuki za to, żebym ją wybrała. Pani Grażynko, zaczynamy od propozycji dość ciemnej, ale no ja uwielbiam granat. Granat jest bardzo elegancki. Z jednej strony odważny, z drugiej bardzo elegancka. Ten granat jest taki klasyczny. Mamy fajny, kuszący dekolt. I niby mamy zakryte ramiona, ale tutaj właśnie ta koronka nie ma jakby takiego spodu, więc te ramiona ładnie przebijają. No i fajnie się mieni. Can you rise to the top? Like the Empire State. You gotta be great when you get your shot. Where can you find that magic? Only in New York. Pani Grażynko, jak się Pani czuje w tej propozycji? Bardzo dobrze się czuję w tej propozycji, bardzo mi się podoba. Jest taka bardzo elegancka, no jest ciemny kolor, mój ulubiony granatowy tak samo. W mojej szafie są granaty, czernie, ciemne szarości. Ponieważ wesele będzie w lipcu, to będzie ciepło, słońce, więc może tym razem skusiłabym się na coś jaśniejszego, coś takiego, może mnie to rozjaśni. Bardziej coś pastelowego. Coś pastelowego przede wszystkim, dobra. Tak. No, bardzo ładna jest. Na pewno... Ten krój świetnie robi Pani figurze, mamy ładnie podkreślony biust, jest tutaj troszeczkę podniesiona talia i to daje taki efekt wydłużenia sylwetki, wysmuklenia. Mamy wrażenie, że Pani nogi mają 2 metry, fajnie. Więc super! Też tak się czuję, dlatego właśnie, że stan jest podwyższony i, no i ładnie tutaj tuszuję, maskuję. Moje wszystkie doskonałości, prawda? No dobrze, czyli mamy pierwsze wrażenie. Tak. Próbujemy z kolejną suknią.
No dobra, to chodźmy. To idziemy. Ten granat w połączeniu z bardzo ciemnymi włosami pani Grażynki może jest trochę za smutny. Tak pomyślałam sobie, żeby może coś było jaśniejszego, dlatego żeby mnie rozjaśnić, rozświetlić. Druga opcja jest bardzo kobieca, delikatna, pastelowa, z wzorem kwiatowym. Chyba będzie dobrze. Pani Grażynko, jaśniej, bardziej pastelowo. Jak? No bardzo mi się podoba. Nawet nie myślałam, że w tym kolorze będzie mi tak dobrze. Mm-hmm. I bardzo mi się podoba. Naprawdę. No piękna jest. Mnie się wydawało, że mając 66 lat, nie mogę ubierać się w różowe kolory, prawda? A tutaj wybrałam różowy kolor. Świetnie się w nim czuję i nawet nieźle wyglądam. Mamą dojrzałym i babcią tym bardziej radzę, żeby nie patrzyły na wiek, bo to są tylko liczby. Jedyne, czego mi tu trochę brakuje, to dekoltu. Jednak mi się podobało, jak pani miała tutaj troszeczkę wycięcie z przodu, ale też jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że nawet te kolorowe sukienki tutaj u nas są szyte na miarę, więc możemy ewentualnie sobie wprowadzić jakieś popraweczki, tak, żeby dostosować tą suknię już idealnie pod panią. Ja bym poszła trochę w dekolt. Ja w ogóle nienawidzę ograniczeń. I tych związanych z rozmiarem, i tych związanych z wiekiem. I dlatego stworzyłam takie miejsce, w którym każda kobieta poczuje się wyjątkowa. Kobiety stąd wychodzą zadowolone, szczęśliwe, mają idealnie dobrane kreacje. I tutaj po prostu kobiety się nie boją. Eksperymentują, my je popychamy do odważnych decyzji, no i nigdy nie żałują. Pani Grażynko, co się pani podoba w tej sukience? Podoba mi się fason, podoba mi się kolor. Właściwie to bardzo mi się podoba, nawet jak nie mam tego dekoltu, do którego jestem przyzwyczajona. To taka jakaś odskocznia od tych wszystkich moich sukienek, które mam. Ale czuję się bardzo w niej fajnie i tak, no ten jasny kolor, jestem sama zaskoczona, jestem bardzo zdziwiona, ale zaskoczona jestem in plus. Bardzo fajnie. Jaką pani tutaj ma talię przede wszystkim. Tak. Warto zwrócić na to uwagę. Ja nie mogę oderwać oczu, jakie są rewelacyjne proporcje sylwetki, także jest bardzo świeżo. I mi się też wydaje, że ten kolor z jednej strony jest niby taki stonowany, ale on powoduje, że pani taka jest rozjaśniona, rozświetlona, tak, bardzo dobrze robi skórze. I faktycznie chyba lepiej niż w tej ciemnej. No ja jestem zachwycona, więc jeszcze się zastanowię, ale w punkt. 100% mi się podoba. No to super, ja mam jeszcze bardzo ważne pytanie. Czy pani myśli, że ta suknia spodoba się Alicji? Czy ta suknia może ją zaskoczy? Na pewno. Ze względu na ten kolor? Ze względu na kolor, bo mam szafę taką, jaką mówiłam, ale jestem nawet pewna, że jej się spodoba. Pani Grażynko, a czy pani w tej sukience czuje się kobieco, młodo i atrakcyjnie, a nie jak babcia? Czuję się jak kobieta, młoda kobieta i jak babcia nie, chociaż jestem babcią. Chociaż jestem dumną babcią. Tak, bardzo dumną, tak. Bardzo ładna. Bardzo, naprawdę nie spodziewałam się, że ten kolor no, będzie tak fajnie wyglądał. Do mnie, jakbym była w sklepie, bym po prostu no, minęła tą sukienkę, bo ze względu na kolor, a dużo bym straciła. Bardzo dlatego dużo. Warto oddać warto, się w nasze ręce. Bardzo warto. Wszystkim będę polecała. Ale no miło, co? Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To w takim razie to jest moment, w którym pani i Alicja traficie w ręce mojego beauty teamu, który zajmie się pięknym makijażem, piękną fryzurą i sama już się nie mogę doczekać efektu końcowego i tego, jak się same zobaczycie. Ja też bardzo się cieszę, że tutaj Alicja mnie przyprowadziła. Bomba! Właśnie o to chodzi, dziewczyny, o to chodzi. Open your eyes. It's time to...
przekonajmy się, jak teraz prezentują się dziewczyny. Alicjo, zapraszam! To ja? Tan, 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 tan. No to ja! Jest pięknie. Jak ty się pięknie wzruszasz. Czujesz się jak panna młoda? Tak. Aż mi zabrakło słów. Jest pięknie. Jest bajkowo i glamury. Nie, pięknie. Udało ci się spełnić wszystkie swoje marzenia? Jest tak, jak sobie wyobrażałaś w snach? Tak, albo jeszcze lepiej. Alicjo, czy jesteś gotowa, żeby zobaczyć swoją przyszłą teściową? Jestem gotowa. Wow. Uwaga, na pewno jesteś na to gotowa? Jestem gotowa. Bomba. Jak coś będę Cię łapać. To w takim razie, Pani Grażynko, zapraszamy do nas! Pokaż się, to ty? Tak, no ja. Cudnie. Laleczka. Cudnie. No to wiesz co, to ty jesteś laleczka, no. Aż mnie. Boże, no ślicznie. Jaka ty jesteś? No ślicznie, ja zawsze miałam rację. Przepięknie. No przepięknie. I teraz ja się... O! Nie, to ja. Gdzie jest Grażyna? Gdzie jest Grażyna? No proszę. Wow! No, Pani Grażynko, jak? Jak no, wrażenia? W szoku jestem. Ślicznie. No, bardzo dobrze wiedziałaś, gdzie mnie zawieść, ale... Ale wiesz co? No, słów mi zabrakło. Tak jest pięknie. Cudnie. Jak leleczka. A ty jak 2 miliony dolarów, bo milion to za mało. No, ślicznie. Tak jak marzyłaś. Naprawdę. Tak, tak jak marzyłaś. Wiecie, że teraz jak ja na was patrzę, to tak sobie myślę, że może wy się tak od razu pokochałyście, bo wy macie w sobie coś podobnego do siebie. Normalnie no, jak mama i córka. No, ten mój syn taki ma dobry gust. Wybrał podobną kobietę do mamy. Wcale się nie dziwię, że się zakochał w tych oczach. No, przepięknie. Moje drogie, wy jeszcze macie tutaj chwilę, żeby się pooglądać, poprzyglądać, poprzytulać, jakby cieszcie się tą chwilą. To jest absolutnie wasz czas. A jeżeli wy macie ochotę wybrać idealną suknię, przejść metamorfozę, poczuć niesamowite emocje, to oczywiście zapraszam do siebie do Concept Store, gdzie zadbamy o was kompleksowo, profesjonalnie i z uśmiechem na ustach. Stylizacja finałowa Panny Młodej. Stylizacja finałowa teściowej. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!